Parosu, wołowo-drobiowy. Jest to zupa tradycyjna polska, nie tylko polska, w każdym kraju jakiś bulion jest modny. Do przygotowania tego rosołu użyłem najlepszej klasy jakości wołowiny oraz świeżego kurczaka rosołowego. To jest kurczak wiejski. Mięso powinno być zawsze świeże, niemrożone, najlepiej przerośnięte odrobiną tłuszczu, żeby ten rosół miał charakter i moc. Warzywa powinny także być nieprzerośnięte, włoszczyzna musi być mniejszego kalibru, to jest bardzo ważne. Chodzi o smak, kolor. Rosół przyprawiliśmy imbirem, żeby podkreślić jego charakter. Daliśmy także odrobinę szafranu, żeby wzmocnić kolor. Nie jest to koniecznością, ale w restauracji tak to przygotowujemy. Oczywiście palona cebula. Możemy dodać suszone grzyby, niewielką ilość, żeby też aromat był mocny, intensywny. I oczywiście zielenina. Możemy użyć natki, możemy użyć odrobiny kolendry, możemy użyć świeżego lubczyku. Rosół doprawiamy pieprzem, odrobiną liścia laurowego. Pieprzymy ewentualnie jeszcze po podaniu. Sól jest wskazana w czasie gotowania, ale nie przed zagotowaniem mięsa. Nadmiar tłuszczu możemy zebrać łyżką wazową po gotowaniu. Niemniej jednak nie należy usuwać szumowin, które się gotują w trakcie. To jest ścięte białko i ono automatycznie po kilku godzinach gotowania wchłonie się z powrotem do bulionu. Rosół powinniśmy gotować przez około 4 godzin wzwyż. Oczywiście na jak najmniejszym ogniu. Najlepiej na takim, aby on nie bulgotał, żeby on nie wytwarzał piany i powietrze nie wchłaniało się do wewnątrz bulionu.